Maciej Zakrocki, dzień dobry. Witam wszystkich ze studia Lobby Set w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy Unia Europejska wystarczająco pomaga Ukrainie w zmaganiach wojennych i czy Unia Europejska wystarczająco pomaga krajom, które przyjęły największą liczbę uchodźców. Gośćmi moimi i państwa są dzisiaj pan Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe, tu w parlamencie Komisja Zdrowia Publicznego, Bezpieczeństwa Żywności i Środowiska. Dzień dobry. Pan Jarosław Duda, Koalicja Obywatelska, Komisja Zatrudnienia. Dzień dobry, kłaniam się. Pan profesor Bogusław Liberacki, Lewica, Komisja Transportu. I kontroli budżetowej. I kontroli budżetowej, co jest szalenie ważne, szczególnie jak będziemy mówili właśnie o wydawaniu unijnych pieniędzy. Panowie, akurat szczęśliwie się złożyło, że umówiliśmy się dzisiaj na to spotkanie, bo oto dowiedzieliśmy się dzisiaj w ciągu dnia, że Komisja Europejska przeznaczy 248 milionów euro na wsparcie państw członkowskich przyjmujących osoby uciekające przed wojną. To jest następstwo wydarzenia Stand Up for Ukraine, o którym część pewnie z widzów pamięta, z 9 kwietnia. Wsparcie dla 5 państw, w tym Polski. No i oprócz tego dowiedzieliśmy się dzisiaj o 9 miliardach euro dla Ukrainy, co oczywiście nie jest tylko unijnym wkładem, ale z inicjatywy Komisji Europejskiej będą takie pieniądze zbierane. A więc zacznijmy od tego pytania, które w Polsce często stawiają rządzący. Czy Unia Europejska wystarczająco pomaga Ukrainie? Jarosław Duda. Zawsze można lepiej i mądrzej. Mam poczucie, że szczególnie po swojej wizycie, bo chciałem do tego nawiązać w ramach wizyty w polskich instytucjach rządowych, samorządowych, w organizacjach pozarządowych, no, usłyszałem gorzkie słowa. Usłyszałem gorzkie słowa, jak również moje koleżanki i koledzy, którzy byli w tej delegacji, gdzie mieliśmy przyjemność spotykania się z tymi podmiotami. Mówi pan o wizycie członków Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego w Polsce w ubiegłym tygodniu. Dokładnie tak. Przez 3 dni byliśmy tam i spotykaliśmy się z różnymi, jak już wspomniałem, instytucjami. I mogę powiedzieć o swoich odczuciach i obserwacjach, ale też o wiedzy, którą tam uzyskałem. Po pierwsze, rząd jest bardziej zadowolony niż powinien, moim przekonaniu, z tego, że rząd pomaga dobrze, chociaż cały czas nawiązuje do kwestii związanych z KPO i by pomagał lepiej, gdyby te środki zostały uruchomione i odblokowane. Natomiast moje odczucie bardziej bazowało, czy moja wiedza, na spotkaniu z samorządowcami i organizacjami pozarządowymi. I tam usłyszałem bardzo gorzkie słowa. Niesłychanie zatrważające, bym nawet powiedział to, co, usłyszałem od prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który powiedział, że on do tej pory nie dostał ani euro z Unii Europejskiej. Jedyne środki, które na wsparcie migrantów otrzymał, to są środki amerykańskie i też bardzo niewielkiej ilości. Zatem odpowiadając wprost na pana redaktora pytanie. Ta pomoc powinna być zupełnie inaczej skonstruowana. Po pierwsze, wszędzie usłyszałem i zgodziliśmy się to w ramach tej naszej delegacji, że powinien być system, powinno być strukturalne rozwiązanie tego problemu, a nie tylko bazowanie na pięknym charakterze Polek i Polaków, którzy przyjęli do swoich domów obywateli Ukrainy. Zatem nie było to nic budującego. No tylko pytanie jest takie i akurat wiemy dobrze, panowie też to wiedzą, bo Rafał Trzaskowski Unię Europejską zna jak własną kieszeń, był też posłem do Parlamentu Europejskiego. Czy to jest wina Unii, czy to jest wina tego systemu, o którym pan powiedział, dystrybucji pieniędzy, które są do dyspozycji już od wielu miesięcy, czy to jest wina rządu? Tu od razu chcę powiedzieć, że zwracaliśmy się od 48 godzin do przedstawicieli obozu rządzącego tutaj w Parlamencie Europejskim o udział w tej debacie, ale niestety te starania nie skończyły się sukcesem. Czy to jest właśnie tak, że to rząd coś zaniedbuje? Bo ja na przykład słyszałem, że Komisja Europejska na samym początku, mówiąc, że od razu możemy sięgnąć po pieniądze z poprzedniej perspektywy finansowej. Wszystkie państwa mają jakieś niewydane pieniądze i można po prostu złożyć wniosek. Nawet nie trzeba będzie się tam martwić przepisami o wkładzie własnym. Tak, o wkładzie własnym, bo 100% można wykorzystywać. To może pan Adam Jarubas to wyjaśni. Mówimy o CARE oczywiście, ale to tak, jest zupełnie na bajkę. Instrument CARE, tak. Właśnie.
No, na pewno trzeba powiedzieć, że 24 lutego została nas kompletnie nowa rzeczywistość, na którą nie byliśmy przygotowani, bo w budżecie Unii Europejskiej, który uchwaliliśmy przed rokiem, nie było miliardów euro na wspieranie krajów przyjmujących uchodźców. Są oczywiście mechanizmy dotyczące wsparcia kryzysowego, takiego na krótki okres czasu, ale przede wszystkim tutaj w ramach tego budżetu, który jest dzisiaj realizowany, zdecydowano się i jeszcze poprzednich pieniędzy, tutaj pomostowe wsparcie w ramach takiego programu React-EU, postanowiono, że pierwszą taką doraźną pomoc mogą stanowić środki niewydane z poprzedniej perspektywy i w przypadku Polski to jest 5% z całego Funduszu Spójności, czy środki React-EU i to są miliardy złotych. Dzisiaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że o tę część puli, którą Komisja Europejska w ramach swoich uprawnień, dokonując przesunięcia w istniejącym budżecie, polski rząd nie wystąpił. W związku z czym tu trzeba podkreślić, że pewne środki oczywiście niewystarczające, bo to jest tej 3,5 miliarda pierwszego rzutu, to jest około 0,5 miliarda dla Polski jako największego zaangażowanego państwa unijnego w pomoc dla uchodźców. Natomiast wiemy, że są potrzebne zdecydowanie większe środki, ale po to, żeby je uruchomić, to trzeba dokonać zmiany w budżecie, ustanowić nowe, wyższe dochody własne, czytaj, w wyższym stopniu kontrybuować w składkach do budżetu. Mam nadzieję, że polski rząd, mając świadomość tego, jakie koszty ponosimy już dzisiaj i będziemy pewnie ponosili jeszcze w najbliższych latach, wystąpi o taką rewizję, gruntowną rewizję budżetu, żeby uzyskać należną pomoc. Ale jak na razie to słyszeliśmy, że polski rząd myśli o tym, żeby nie płacić całej składki dotychczasowej, a co dopiero ją podnosić, to po pierwsze, a po drugie, że raczej oczekuje rząd, to już o tym pan poseł Jarosław Duda powiedział, że odblokowany zostanie KPO i w związku z czym pieniądze przypłyną, więc raczej rozumiem, że rząd liczy na pieniądze, które się jemu po prostu należą. Pan profesor Liberacki. A co to znaczy należą się? Nie, to są taka przewidziane. Była... A czy się należą, to w tym momencie dotykamy sprawy praworządności. Także nawet zaakceptowanie KPO, co moim zdaniem wydarzy się. To jest warunek konieczny dla uzyskania środków, ale wcale niedostateczny jeszcze. Bo w ślad za tym musi pójść to, co w KPO zostało wpisane, czyli przynajmniej trzy sprawy dotyczące praworządności. Izba dyscyplinarna, sędziowie i cała procedura uznawania prawa europejskiego, w tym wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest pierwsza generalna uwaga. Dwa, KPO i pomoc dla uchodźców z Ukrainy są dwie zupełnie różne rzeczy. KPO nie było planowane jako pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Dokładnie. KPO było planowane jako wzmocnienie odporności, no i oczywiście Fundusz Rozwoju, żeby wyjść z pandemii w nowym kierunku gospodarczym, czyli dwa priorytety, zielona gospodarka, w tym uniezależnienie się od kopalin z Rosji pochodzących, węglowodorów, bo to jest część składowa tego programu, i cyfryzacja. To były te dwa priorytety i mniej więcej połowa środków była zorientowana, czy jest zorientowana na te dwa priorytety. Tylko tu się wtrącę, jeśli pan profesor pozwoli, bo są takie głosy z Komisji Europejskiej, że szczególnie jeśli chodzi o projekty grantowe, czyli właśnie te pieniądze, że tak powiem, no, unijne, to pełna zgoda. Natomiast, że podobno w tej części pożyczkowej można sobie wyobrazić, że część tych pieniędzy można by właśnie pożyczyć z uwzględnieniem potrzeb związanych z uchodźcami. Nie, redaktorze, można sobie wyobrazić, ale na razie tych pieniędzy nie wiadomo, kiedy dostaniemy. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. Dwa. Mamy grupę państw, które znajdują się w podobnej sytuacji, choć skala jest inna. To jest Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, no i oczywiście Polska. Te państwa łącznie wchłonęły wiele milionów uchodźców i ja bym chciał, żeby polska dyplomacja i polski rząd zaczął współpracować z tymi państwami, żeby przyjąć jakąś wspólną metodologię. Teraz 559 milionów euro to jest to, co leży na stole, ale pamiętajmy, że jeszcze do niedawna, do prawie końca ubiegłego tygodnia, obowiązywała zasada. My nie będziemy chodzić po prośbie. Czyli nie wystąpiliśmy z wnioskiem.
I druga rzecz, która nowa kwota, o której dzisiaj mówiliśmy, no też, jeżeli nie powiemy, że jesteśmy zainteresowani, to niekoniecznie będziemy musieli skorzystać. Natomiast ja jeszcze raz wracam do tego momentu, umówmy się ze wszystkimi państwami, bo skala potrzeb jest oczywiście bardzo duża. I teraz wspomniał tutaj pan zacny Jarosław Duda na temat, że do samorządów nie dotarły pieniądze. Pamiętajcie, tak między nami mówiąc, ja się temu tak bardzo nie dziwię. Dlaczego? Ten rząd chce sam rozdawać. On nie chce, żeby Rafał Trzaskowski rozdawał. No tak, nie, no zawsze lepiej powiedzieć, że to dzięki rządowi się coś stało, a nie sam filozofia. Ja mogę jeszcze coś dodać. Tylko, że to rząd daje. To jest ten dobry rząd, który daje. Komu daje? No tak jak uzna, że najbardziej potrzebuje. I w jaki sposób to daje? Z bardzo dużym PR-em. I tutaj myślę, że jest dosyć istotny argument. Bardzo chcę coś dodać, jeśli panowie, pan redaktor pozwoli. Otóż skala tego problemu jest niewyobrażalna. My wydaliśmy ponad 1 000 000 PESELi, czyli do Polski wjechało 3 miliony obywateli Ukrainy. Wydaliśmy 1 000 000. Jedni wyjechali, jedni zostali. Chcą pracować, natomiast ta skala będzie dotyczyć przede wszystkim nie rynku pracy, bo ja akurat wokół tego tematu też dużo zabierałem ostatnio głosu, jeśli chodzi o to, bo tam nie ma młodych mężczyzn czy osób, którzy są w sile wieku. To są z reguły kobiety z dziećmi, które potrzebują określonego wsparcia. Po pierwsze pracy, jeśli chodzi o kobiety, ale też opieki, edukacji i opieki zdrowotnej. Proszę czyli zwrócić uwagę. To będzie, przepraszam za określenie, tak? Generować koszty. Ale ogromne. I dlatego chcę powiedzieć, ale być może... Ale są miejskie i powiatowe, szkoły i są miejskie i samorządowe. Tak, tak, tak. I PESEL też wydaje organy samorządowe. Dokładnie. A na to nie ma środków. Znaczy ja powiem być może obrazoburczą rzecz, ale jeśli polski rząd się nie ruszy, mówiąc kolokwialnie, i nie będzie aplikował o naprawdę dodatkowe i to duże środki, to my będziemy mieć do czynienia ze dużą katastrofą. Dlatego, że całe szczęście, proszę zwrócić uwagę na to, jeszcze w Polsce nie powstały ośrodki, czy mówiąc brzydko, obozy dla uchodźców. Ale to jest wynikiem nie systemowego rozwiązania, tylko pomocy Polek i Polaków i głównie NGO-sów. I jeszcze jedna rzecz, środki, jeśli Unia powinna je znaleźć, powinny być dedykowane czy przekazywane bezpośrednio organizacjom pomocowym i samorządom. Po co nam w tym momencie rząd? Ja wiem, że są określone procedury, ale mamy tutaj wyjątkową sytuację i to będzie trafniejsza, szybsza i bardziej skuteczna pomoc. No tylko jest pytanie, i tu wrócę do tego, o czym mówił pan poseł Jarubas. Czy Unia Europejska jest gotowa, żeby w momencie, kiedy dopiero rozkręca się, a w przypadku Polski Węgier jeszcze się nie zaczął, tak? Realizacja tego Funduszu Odbudowy i Odporności w wartości 750 dobrze mówię, miliardów. Tak. Roczna spłata, o ile pamiętam, tych pożyczek zaciąganych na rynkach finansowych na rzecz tego funduszu to jest 15 miliardów euro. Czy panów zdaniem można wyobrazić sobie sytuację, no bo nie ma innych pieniędzy, tak? Z nieba nie spadną do unijnego budżetu, że będzie zgoda państw na być może kolejne pożyczki pod zastaw budżetu unijnego, no który wiadomo jest bardzo wiarygodnym instrumentem finansowym na rynkach. Już dzisiaj duża część państw członkowskich, tych, które wynegocjowały sobie krajowe programy odbudowy, dokonuje ich rewizji i dopisuje specjalne priorytety, które dają możliwość finansowania niektórych działań dotyczących chociażby integracji społecznej, pomocy zdrowotnej, edukacyjnej dla uchodźców. No my jeszcze nie mamy tego bazowego dokumentu zatwierdzonego. Trudno już modyfikować. No, może już powinniśmy jakiś update swoisty przygotowywać i modyfikować go, bo rzeczywiście podejrzewam, że będzie trudno przekonać inne państwa do tego, żeby dokonać zasadniczej rewizji i zwiększyć składki tak naprawdę, bo głównie tutaj ta oszczędna czwórka, jak Holandia,
prawda, czy państwa skandynawskie. Dania, no niezbyt chętnie, zwłaszcza widząc taką krnąbrność naszych rządzących, jeśli chodzi o realizację tych podstawowych zasad ustrojowych, praworządnościowych, żeby tutaj wyrywać się do tego i jakoś pomagać specjalnie tym państwom. Więc tutaj bardzo ważne, żeby uruchomić skuteczną dyplomację, może mniej wysyłać tych billboardów jeżdżących właśnie po Francji i innych państwach i prezentować tam taką moralną wyższość, co naszym rządzącym z taką łatwością przychodzi, a po prostu uruchomić dyplomację po to, żeby szukać rozwiązań już w istniejącym budżecie, ale wiemy, że tu są niewystarczające. Potrzebujemy uruchomienia dodatkowych funduszy, czy to w postaci jakichś mechanizmów takich zwrotnych, czy po prostu dodatkowych nowych źródeł dochodu, bo my będziemy ponosić olbrzymie koszty idące w dziesiątki miliardów złotych. Niezależnie od tego, czy ten konflikt nawet się zakończy, to pewnie duża część uchodźców, którzy przybyli do Polski, pozostanie tutaj u nas na dłużej. I powinniśmy, zgodnie z tymi naszymi deklaracjami, zapewnić im godne życie i korzystanie na równych prawach z wszystkich usług. No nie mówiąc już o tym, że są ogromne oczekiwania, zresztą zrozumiałe, że Unia Europejska będzie jednym też z tych donatorów, tak? Odbudowy Ukrainy, a tutaj już mówimy o bilionach prawdopodobnie złotych. To na koniec tylko tego wątku bardzo krótko właśnie z pana doświadczenia z Komisji Kontroli Budżetowej. Będzie realna szansa na to, żeby stworzyć dochody własne poza tymi, które już są w Unii Europejskiej i wysupływać dodatkowe pieniądze w związku z tą nieoczekiwaną sytuacją? Raczej szansę widziałbym w tym, żeby dokładnie rozliczyć minioną perspektywę finansową. Dokładnie rozliczyć i sprawdzić, ile pieniędzy nie zostało wykorzystane. Z doświadczenia wiem, że to są często bywają znaczące kwoty pieniędzy niewykorzystanych i co się wtedy dzieje. Po prostu te pieniądze wracają do darczyńców, do tych, którzy są netto płatnikami do budżetu europejskiego. I z tym i tutaj wiązałbym dosyć duże nadzieje. Ten czas oczekiwania właśnie na rozliczenia teraz następuje i jednocześnie pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia do pomocy, bo się zdarzyła katastrofa. To jest kwestia wojny i ta pomoc jest inaczej kwalifikowana. I my mamy świadomość, w Unii Europejskiej to wyraźnie mówiono i mówi się nadal, że Ukraina walczy o swoją wolność, ale również o naszą. Także i na programy odbudowy Ukrainy również się patrzy. Pani Ursula von der Leyen na ostatnim posiedzeniu plenarnym powiedziała, to będą duże miliardy euro potrzebne i że ten wysiłek będzie musiał być nasz wspólny zrobiony. A pamiętajmy, że końca wojny póki co jeszcze nie widać i wojna ma charakter jak najwięcej zniszczyć. No a potem odbudowę będzie... No właśnie, nie wiadomo, kiedy wojna się skończy. Być może by się skończyła szybciej, gdyby wszedł szósty pakiet sankcji. Rosja największe chyba pieniądze ze sprzedaży surowców ma z ropy naftowej. Jak wiemy, to jest przyblokowane. Głównie w tej chwili chodzi o Węgry, które najpierw mówiły, że potrzebują 750 milionów euro na taką rewitalizację pewnych infrastrukturalnych starych urządzeń, które pozwoliłyby na dostawy ropy przez Chorwację, ale raptem strzelili na ostatnim posiedzeniu Rady Unii Europejskiej Ministrów Spraw Zagranicznych kwotę między 15 a 18 miliardów euro. Czy pana zdaniem jest szansa na kompromis? Czy Orbanowi chodzi o infrastrukturę i bezpieczne dostawy ropy, czy on chce w ten sposób ugrać na przykład, dobra, zamknijmy sprawę praworządności i przestańcie mówić o warunkowości wypłat pieniędzy unijnych? Niewątpliwie Orban jest sprawnym graczem i trudno go do końca rozszyfrować. Ja uważam, że nie posunie się zbyt daleko w tym, żeby trwać przeciwko dołączeniu się co do sankcji przeciwko Rosji, ale jak widać po tym, co pan tutaj nam zacytował, jego sprawność polega na tym, że będzie chciał wyrwać, jeśli to będzie możliwe i na to się Unia zgodzi, jak najwięcej dla swojego interesu i uważam, że ta pozostała solidarność jest bardziej budująca, ale są też, mówię o sankcjach, ale są też kraje, które z dużą dozą sceptycyzmu podchodzą do sprawy. Już pomijam Austrię, pomijam Francję, pomijam Holandię. Tutaj się
nie wiem jak koledzy, ale ja się niepokoję, że tutaj ta jedność może być zachwiana. Może trzeba jakiegoś silnego sygnału, może to powinna być Polska, jeśli rzeczywiście, tak jak słyszymy, jest uniezależniona na tyle, że może sobie jednostronnie coś takiego tutaj zaserwować. I wówczas może inne kraje zobaczą, bogatsze przecież zobaczą, że skoro my sobie pozwalamy na taką trudną decyzję, to może pozostali też będą bardziej w tym zakresie, zgodni. Ale jak mówię, nie znam się na tym temacie na tyle, żeby móc tutaj prognozować, ale potrzebna jest niewątpliwie solidarność wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym oczywiście Węgier i Orbán. Z ciekawą inicjatywą wystąpił Greenpeace Polska, który zwrócił się do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, że jest oto możliwość, aby na podstawie ustawy z 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jednostronnie podjąć decyzję o odcięciu się od rosyjskiej ropy. I właśnie może, tak jak mówi tutaj pan poseł, dalibyśmy w ten sposób przykład. Co pan myśli o tym pomyśle? Ja obserwuję często tak, że jeśli naszym rządzącym jest coś na rękę, to potrafią to zrobić, nawet jeśli to jest wbrew unijnym traktatom, ale jeśli jest nie na rękę, to zasłaniają się tymi traktatami. Ja wiele razy słyszałem naszych rządzących, którzy mówili, no tak, no chętnie byśmy wprowadzili jakieś embargo, no ale Unia nam nie pozwala i narazimy się później na jakieś restrykcje. No cały czas nam licznik bije, jeśli chodzi o kwestię Izby Dyscyplinarnej przez długi okres czasu. Turów tutaj, no uzbierało się prawie miliard. To już moglibyśmy ten ropociąg przez Chorwację Węgrom wyremontować za te pieniądze. Za te pieniądze rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. I wiele rzeczy można by zrobić. No my jesteśmy rzeczywiście w dość na tle innych państw, w dość komfortowej sytuacji, bo Baltic Pipe już za moment, tak, terminal, interkonektory dają możliwość, że z końcem roku już tak naprawdę będziemy mogli przełożyć, mówiąc kolokwialnie, wajchę i poszukać innych dostaw. Ale na pewno to, co ważne, to też to jest element budowania solidarności. My mamy świadomość tego, że wiele państw, ponieważ konstytucyjnie one same decydują o miksie energetycznym. Komisja Europejska, Unia wywiera taką presję regulacyjną, ale wiemy, że do 2027 roku, o czym Unia mówi nawet w dzisiaj publikowanym dokumencie, tak zwanym Repower EU, czyli właśnie pomyśle na derusyfikację systemu energetycznego, no zakładamy, że niektóre państwa jeszcze przez kilka lat do 2027 roku będą korzystać ze źródeł rosyjskich, więc budowanie tej solidarności, przejście na zieloną stronę mocy, to jest to, co możemy robić i zaczynać od siebie, deregulując przepisy, uwalniając zieloną, tańszą energię. Myślę, że pan profesor znowu już powie, niech rząd porozmawia ze swoimi przyjaciółmi w Budapeszcie w ramach Grupy Wyszehradzkiej i skłoni Viktora Orbana, żeby okazał solidarność unijną, no i jednak się zgodził na te sankcje. Ja obawiam się, że Grupa Wyszehradzka jest teraz martwa. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę? Viktor Orbán został zupełnie osamotniony. Nawet rząd polski skrytykował go tydzień temu. Prezydent Nowak odwiedziła Polskę i składała deklaracje, oświadczenia, na które dawno, zdaje się, moglibyśmy czekać. Przyjaciel na Słowacji przegrał wybory. Także tutaj wydaje się, że ta presja na Orbana, nie tylko ze strony Polski, ale innych państw, może być skuteczna i możemy zapomnieć o tych miliardach. Możemy zapomnieć też być może o tych 5 latach, gdzie on uważa, że musi opierać się na ropie rosyjskiej. No i ewentualnie plan odbudowy Węgier zablokowany. Zdaje się, że tutaj siła argumentów nie docierała, to musi dotrzeć argument siły. No tylko, że jeszcze dopytam, no ale jeżeli rzeczywiście, bo to tak jest, no, że oni te wszystkie źródła dostaw, bo jako państwo zamknięte, śródlądowe, mają tylko przy pomocy gazociągów lub ropociągów. No my możemy zapewnić sobie ewentualnie jakieś dostawy statkami na przykład do naszych portów. Trochę może ich trzeba zrozumieć. Trochę zrozumieć, ale nie totalnie to dostępstwo. Także gdyby była rozmowa, zrozumcie nas. Pomóżmy. 2 lata. Zainwestujmy. Przecież robiliśmy nie tak dawno przegląd stanu transeuropejskich sieci energetycznych, interkonektory. To jest bardzo zaawansowane. Także tutaj jest odmienna zupełnie sprawa.
Bardzo panom dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie. To była debata ze studia w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w której uczestniczyli, jeszcze raz przypomnę, pan Adam Jarubas. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pan Jarosław Duda. Bardzo również dziękuję. Wielkie dzięki. Pan profesor Bogusław Liberacki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję panie redaktorze. Dziękuję wam panowie za... To tyle z Brukseli. Maciej Zakrocki. Do zobaczenia, do usłyszenia.